Witam Was, wielbiciele wysokich wyników w Call of Duty. No, czy takich wysokich, to zresztą sami ocenicie. W ręce PP90M1. Niestety, muszę przyznać, że znowu C-Town i znowu PP. Ale postanowiłem to jednak zrobić, bo ostatnimi czasy te wyniki były takie sobie. A tutaj, o ile się nie mylę, były nawet niezłe wyniki. Zobaczycie zresztą. Pokażę też ten odcinek, jakie można mieć szczęście w Call of Duty. Ogromne szczęście. Zresztą to zobaczycie. Wchodzimy na górę, pum 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 pum. Darionizer padł, jeszcze jakiś koleś padł. Brakuje mi troszkę tego PP. Jednak też zrobienie go na złoto było świetnie, ale MP7 jest super. No, muszę przyznać, że on jest super. Nawet po tym niby znerfieniu nie widzę, żeby go znerfili. Ale nic, jak widzicie, znowu na C-Town. Tutaj koleś. No zachował się nieładnie, podłożył po ciebie Claymore. Wredne, chamskie zachowanie według mnie. Nie zachowujcie się tak, ludzie, naprawdę, błagam was. Bo to nie jest miłe. Jak podkładacie po ciebie Claymore i za chwilkę umieracie, no to nie jest miłe. Tutaj takie rozkmina, czy rzucić tym kerpaki, czy nie. Chyba postąpiłem dobrze i nie rzuciłem. Miałem wam coś jeszcze powiedzieć o tym Akta, oczywiście Akim, bo FMG9, nie, Skorpion, no, super. Miałem wam powiedzieć coś o tym Akta, ale jednak nic więcej wam o tym tak naprawdę nie mogę powiedzieć, no, co? Będzie, nie będzie? Czy mamy się nad tym jakoś bać się tego, czy nie? Zobaczymy, ludzie, no. A, o tutaj jakiś koleś, nie? Po prostu już mi to chciał podpieprzyć cieć, ale zabiło go. Szmata. Tutaj też ten helikopterek podleciał. Ja na początku nie wiedziałem, co on daje, ale już wiem. Lata nad tobą jak jakiś gówno, jak jakaś mucha. Nad gównem lata. Yeah. I cię broni, ale nawet spoko rzeczy. Niestety ja też właśnie... To jest problem Call of Duty, że za dużo tam jest tych wszystkich helikopterów, tych samolotów. Jak później tak lata taki Pavlo nade mną, to ja się aż wkurzam, że co 10 sekund ginie. To jest masakra. Tu, nie wiem, czy zginąłem, czy nie. Tak, zabiłem go. Tylko, o, przyjąłem na klatę granata. I dobrze, że nie zginąłem, bo mi się troszkę załamał. Ale tak. Chciałem się wypowiedzieć na temat ostatnio dosyć głośniej sprawy, czyli porwanie tej małej Madzi, czy jakiej tam było. Wiecie co? Na początku... Znaczy, ja jestem osobą taką, że... Ja to mam wszystko w dupie tak naprawdę. No dobra, porwali ją w Ameryce, codziennie jest porywane dziecko, więc nic nowego, nie? Ale powiem wam, że zacząłem się tym troszkę interesować, bo nawet ten słynny nasz Jasnowic, nawet nie wiem, jak on się nazywa, podobno jest słynny... O, Predator! Podobno jest słynny, sławny, nie? Ale spoko. Nikt nie zna. Podobno chciało się skontaktować z rodziną, ale ta rodzina jakoś... sfailowała. Jakoś nie wyrażała za specjalnej chęci rozmawiania z nim. Ile prawdy jest w tych jasnowidzach, to wiecie zresztą, jak to jest. Ja też do tych jasnowidzów mam takie podejście, że... No spoko, spoko koleś. Ty może coś tam widzisz, ale... Nie jest pewne, czy na pewno. I sądzę tak, że... Ta rodzinka... I teraz, żeby nie było, że... Jestem jakiś, wiadomo, nieuczciwy czy coś, ale czuję tak, że po prostu oni wykorzystali naiwny... Nie, to źle zacząłem. Oni wykminili coś takiego, że zabili tego kolesia. Nie, Darionizera, nie zabiliśmy. Że tak naprawdę nikt tego dziecka nie porwał. Nikt tego dzieciaka nie porwał, tylko oni sami sobie rozkminili taką rzecz, że niby jej się coś stało, niby Boże dostała w głowę, została znokautowana przez Mike'a Tysona w pierwszej rundzie. O Mike'u Tysonie też trzeba coś nakręcić, bo to jest świetny zawodnik. Ale sądzę właśnie tak, że to jest niezły fail, niezła ściema. I oni specjalnie coś takiego zrobili, że... Odnajdzie się kiedyś osoba, która niby znalazła to dziecko,
która dostanie dużą nagrodę, wielką nagrodę wręcz, a się, co się okaże, że tak naprawdę ta osoba będzie w jakimś stopniu spokrewniona z rodziną Pavlo. W jakiś sposób będzie spokrewniona z rodziną i po prostu oni się jakby podzielą tą kasą. Tak coś czuję, bo jakoś, no tak jak mówię, nie wierzę wiem, niestety w to, że ktoś ją porwał. Nie, to jest w Ameryce takie coś jest na porządku dziennym tak naprawdę, że sfejlowane, no może nie sfejlowane, ale oszukane. Patrzcie, dwa strzały, gościu nie żyje. Oszukane porwania dla okupu oczywiście. To wszystko, a później się okazuje, że rodzina jest pokrewniona. Zresztą tyle się tych filmów właśnie ogląda, tyle tych programów, że tak jak mówię, to jest na porządku dziennym. Tam, ale to jest Ameryka, to jest duży kraj. You kill me, bitch. You just been killed. Dobra. I tak jak mówię, no, to jest na stówę ściema. Ja nie będę się śmiał, jak się to okaże prawdą. Wy możecie się oczywiście wypowiadać pod tym filmikiem. Co o tym sądzicie? Czy w ogóle was to interesuje, czy nie? Czy wpłacacie już jakąś gotówkę na to, żeby tam... O, patrzcie, drone szturm, jakie szczęście. Chyba coś mało zdziałałem tym drone szturmem, wiecie co, wam przyspieszę. 3, 4, 5, 6. Wiecie co, tak sobie tym zrobię. O, na dwójkę przyspieszmy. Tak jak mówię, no ja się będę po prostu śmiał i skakał, jeżeli to się okaże, ale tak jak mówię, Jezus, tak jak mówię. Wy się po prostu wydajecie pod tym filmem, czy naprawdę, czy już płacicie im, żeby można było ją uratować, czy już macie jakieś swoje tam przypuszczenia, kto to zrobił, kto ją porwał, czy ona w ogóle żyje, czy jest za granicą. Ja na początku myślałem, że no jasne, porwali ją. Za granicą, już tam gdzieś, wiadomo, do pedofilii czy coś. Z pedofilami to jest masakra, gdzie oni są popieprzeni po prostu. Ale tutaj właśnie jak poczytałem troszkę tego jasnowidza, to no, stwierdziłem, że ściema. I niestety, no... Tak jest, nasz naród, gdzie jest pazerny na kasę, wiem, bo ja tak samo mam. Wszyscy jesteśmy pazerni na kasę i niestety... Zrobimy wszystko, żeby mieć jej trochę więcej. Nie oszukujmy się, że tak nie jest. Bo tak jest. Podobno policja jest na dobrym tropie. I tak jak właśnie tam czytałem, że to wszystko zaszokuje opinię publiczną. No i ja się nie dziwię, bo to będzie wielki szok. Dla osób, które no, naprawdę nie rozkminiają o to, o co chodzi. Tu ludziska właśnie, co do tego komentarza i meczu. Może, przyznam wam szczerze, no... Ze strony takiej, o, nie było za dużo kili, ale jak zobaczycie wynik, to się aż dziwicie, ile te wszystkiego typu helikopterki, drony, to wszystko. Ja się dziwię, że aż nie dostałem tutaj Juggernauta, albo nie wiem, co tam jeszcze mogą dostać, bo spraya najlepiej. To zobaczycie, jaki był wynik. Według mnie nawet spoko. Naprawdę, nawet spoko. Jak widzicie, wygrywamy, tutaj jest moc. I to już, czy no, wygramy do końca, to oczywiście Desert Eagle Akimbo. Ja muszę poprawić się troszkę z pistoletami zwykłymi. No ale jak widzicie, premia meczu 3772 punkty. Mam genug. Last kill Krugeros. Patrzcie, to wszystko w ziemię trafiło, a tu niby w niego, nie? No i teraz wyniczek 41-4-13. Wynik nawet niezły, nie powiem. Ten bardzo niezły. Ale to wszystko dzięki tym wszystkim samolotom i helikopterkom. Jak widzicie tutaj, 76 poziom przed prestiżem. Ja na razie tylko mówię, jaki to jest dobry MP7, ale to za niedługo wam pokażę w komentarzu jakimś. Do zobaczenia. Łapy, kciuki w górę, komentarze, subskrypcje. Czekam na to, ludzie, i jestem zacieszony, jak jest pod tym filmem coś. Więc ja się z wami żegnam. Narka.